Panie generale, dowódca uroczystości komisarz Bilde melduje uroczyste zakończenie 23. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji w turnieju par patrolowy. Pododdziały baczność! Pododdziały spocz! Komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Jacek Gil, podjął decyzję o wyróżnieniu jedynej zawodniczki zawodów, aby w ten sposób zachęcić inne policjantki do czynnego udziału w tego rodzaju doskonaleniu zawodowym. O wystąpienie proszę starszą posterunkową Hannę Morozowską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Gratuluję odwagi uroczysta i zdobycia pozostawienia w tyle swoich kolegów z garnizonu i życzę wielu dalszych sukcesów. Zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Bardzo się cieszę, że komendant szkoły podjął taką decyzję o wyróżnieniu pani. Dziękuję serdecznie. Tam ma pani małą namiastkę szkoły, żeby pani chętnie tutaj uczestniczyła i przyjeżdżała do nas na kolejne kliny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Strzelanie sytuacyjne finału 23. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowy Patrol Roku otrzymuje patrol w składzie sierżant sztabowy Radosław Jakimcio, sierżant Piotr Kosiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Cześć policjanci, gratuluję zajęcie pierwszego miejsca. Proszę, wręczam pamiątkowy puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Strzelanie. Bardzo serdecznie gratuluję wyniku. Życzę wielu sukcesów w dalszej, w imieniu komendanta głównego, własnym, kierownictwa policji, dalszej pracy zawodowej, ale również w życiu rodzinnym, bo to jest, że tak powiem, te dwa elementy nierozłączne. Bardzo proszę, to kapitanem drużyny. Bardzo proszę. Gratuluję. Życzę wielu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji przeprowadzanie interwencji policyjnych i udzielanie pierwszej pomocy otrzymuje patrol w składzie sierżant sztabowy Andrzej Dubowski, sierżant sztabowy Mirosław Klimuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Gratuluję wam zajęcie pierwszego miejsca póki co w konkurencji przeprowadzenia interwencji policyjnych udzielenia pierwszej pomocy. Życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym, osobistym i wszelkiej pomyślności. Gratuluję. Dziękuję. Stosowanie technik obezwładniania osób. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji stosowanie technik obezwładniania osób otrzymuje patrol w składzie. Sierżant sztabowy Radosław Jakimcio, sierżant Piotr Kosiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wyróżnieni, wystąp! Przypomnę, że puchar wręcza zastępca komendanta głównego policji, pan nadinspektor Jan Lach, a dyplomy komendant Szkoły Policji w Słupsku, pan inspektor Jacek Gil. To teraz na prewencję, tak? Teraz pasowałem. Dowódca. Dobra. Również za zajęcie pierwszego miejsca w kolejnej konkurencji, czyli stosowanie technik obezwładniania osób. Gratuluję w imieniu komendanta swoim i kierownictwa policji. Jeszcze wiele dalszych sukcesów. Proszę bardzo. Nie będzie kopii. Możecie zmieniać później, tak? Tak, wiesz, ten troszkę. Gratuluję. Policyjny tor przeszkód. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Policyjny tor przeszkód
otrzymuje patrol w składzie. Sierżant sztabowy Andrzej Dubowski, sierżant sztabowy Mirosław Klimuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Policjanci już stoją. Również szef konkurencji w imieniu komendanta głównego policji własnym życzę wam wielu sukcesów. Gratuluję zdobycia tego pierwszego miejsca. Dwa puchary otrzymały reprezentant otrzymała reprezentacja z Białymstoku i dwa puchary reprezentacja z Lublina. Dziękuję. Ostatnia z konkurencji, test wiedzy zawodowej. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji test wiedzy zawodowej zdobywa patrol w składzie. Sierżant sztabowy Wojciech Górnik, sierżant Mariusz Brzezina z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W imieniu pana komendanta głównego policji, swoim własnym, gratuluję wam zajęcia pierwszego miejsca w konkurencji test wiedzy zawodowej. Dziękuję za uczestnictwo. Życzę wszelkiej pomyślności z pracy zawodowej w życiu osobistym. Kuchwalę ojczyznę, panie generał. Dziękuję. Kuchwalę ojczyznę. Kuchwalę ojczyznę. Dziękuję. Kuchwalę ojczyznę. Dziękuję. Trzecie miejsce i puchar dyrektora Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału zdobywa Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w składzie. Sierżant Mirosław Sołtys, posterunkowy Przemysław Kędzierski, sierżant sztabowy Radosław Jakimcio i sierżant Piotr Kosiński. Gratuluję zajęcia trzeciego miejsca. Pracy zawodowej i życiu osobistym. Gratuluję zajęcia trzeciego miejsca i życzę jak dalsze sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Gratuluję zajęcia trzeciego miejsca i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym. Tobie również gratuluję zajęcia trzeciego miejsca i życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Kuchar. Szanowni panowie, puchar dyrektora Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji z zajęcie trzeciego miejsca w kwalifikacji drużynowej finału 13 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej patrolowy. Wszystkiego najlepszego, moje gratulacje w imieniu policjantów Biura Prewencji, jak również pana komendanta. Puchar dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 23 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku zdobywa drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w składzie sierżant sztabowy Wojciech Górnik, sierżant Mariusz Brzezina, starszy posterunkowy Arkadiusz Bielski, starszy posterunkowy Wojciech Krzysztofowicz. Kuchwalę ojczyznę, panie generał. Dziękuję. Gratuluję zajęcia drugiego miejsca, życzę dalszych wielu sukcesów. Kuchwalę ojczyznę. Gratuluję również zajęcia drugiego miejsca i życzę wielu sukcesów w życiu osobistym pracy. Kuchwalę ojczyznę, panie generał. Gratuluję również zajęcia drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej. Życzę wielu sukcesów. Kuchwalę ojczyznę, panie generał. To dla mnie szczególny zaszczyt, bo mogę wam wręczyć puchar, którego jestem fundatorem. Puchar dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału 13 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku przekazuję w ręce dowódcy. Wszystkim oczom. Kuchwalę ojczyznę, dziękuję. Kuchwalę ojczyznę. Kuchwalę ojczyznę. Kuchwalę ojczyznę. Dziękuję. Kuchwalę ojczyznę. Dziękuję. Kuchwalę ojczyznę. Kuchwalę ojczyznę. I przed nami teraz miejsce pierwsze w klasyfikacji drużynowej. Puchar komendanta głównego policji za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej w
finału 23 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji zdobywa drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. W składzie sierżant sztabowy Andrzej Dubowski, sierżant sztabowy Mirosław Klimuk, starszy sierżant Arkadiusz Czurak, starszy sierżant Artur Łopieński. Panowie, w imieniu komendanta głównego policji, swoim własnym jako odpowiedzialny za służby prewencyjne, gratuluję zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej finału ogólnopolskiego turnieju ogólnopolskiego policjantów prewencji w turnieju par patrolowych patrol roku. Jesteśmy pod wrażeniem waszej skuteczności, waszego przygotowania, waszej wiedzy, waszego zaangażowania. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Pokazujecie, że innym policjantom, tym nowo wstępującym, czy wstąpionym do policji, będącym na kursie podstawowym, że warto być dobrym, że trzeba być dobrym. Dziękuję bardzo i życzę wielu dalszych sukcesów. Kapitan całej drużyny? Gratuluję. Gratuluję. To przy wręczeniu pucharu. Teraz również gratuluję jeszcze raz. Jeszcze raz. Gratuluję pana i wybraczy. W tym roku puchar przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla Naczelnika Wydziału Prewencji Najlepszej Komendy Wojewódzkiej Policji finału 23 ogólnopolskich zawodów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku otrzymuje Naczelnik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W imieniu nadkomisarza Macieja Zakrzewskiego puchar odbierze nadkomisarz Marek Palecki, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Gratuluję. Cieszę się, że znowu w Białymstoku do pana wyglądasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naczelniku, gratuluję na zdobycie waszej miejscowej drużyny nowego i indywidualnych wszystkim naprawdę. Chwała ojczyzny, panie generale. Puchar dla najlepszego naczelnika prewencji w tym roku przypadł przedstawicielowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Puchar komendanta Szkoły Policji w Słupsku za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 23 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowy Patrol Roku oraz brązową odznakę dla każdego zawodnika, nagrodę pieniężną ministra spraw wewnętrznych i nagrodę pieniężną komendanta głównego policji otrzymują sierżant sztabowy Radosław Jakimcio i sierżant Piotr Kosiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Noście tą odznakę brązową policyjnego patrolu roku z dumą. Ministra Spraw Wewnętrznych wręczam nagrodę pieniężną. Jeszcze raz gratuluję i życzę wielu sukcesów. Również komendanta głównego nagrody. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Puchar komendanta głównego policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 23 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych, odznakę srebrną dla każdego zawodnika, nagrodę pieniężną ministra spraw wewnętrznych, nagrodę pieniężną komendanta głównego policji zdobywa patrol w składzie sierżant sztabowy Wojciech Górnik, sierżant Mariusz Brzezina z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jak powiedziałem przed chwilą kolegom, proszę. To jest
symbol tego, że jesteście drugim patrolem w kraju, policyjnym patrolem roku. Proszę, noście te oznaki z wielką dumą, satysfakcją, ale również z wielką odpowiedzialnością za własnych kolegów, najbliższych, ale i tych dalszych. Bądźcie dla nich przykładem. Gratuluję serdecznie jeszcze raz. Chwalę Ojczyznę. Gratuluję. Dziękuję, chwalę Ojczyznę panu. Pozwolicie, że podjęcie drugiego miejsca w imieniu komendanta głównego policji. Wszystkiego dalszym sukcesem. Również nagrodę pieniężną ministra spraw wewnętrznych wręczę. I proszę. Gratuluję jeszcze raz. A przed nami zwycięzcy turnieju. Miejsce pierwsze. Puchar Przechodni Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej finału 23. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku. Odznakę złotą dla każdego zawodnika, nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych oraz nagrody pieniężne komendanta głównego policji zdobywają sierżant sztabowy Andrzej Dubowski i sierżant sztabowy Mirosław Klimuk, patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Jesteście mnie przy jesteście w trzecim stanie. Gratuluję serdecznie. Proszę przyjąć ten puchar i uważać. Rękę tobie ściskam. Do tej najcenniejszego trofeum, które przed chwilą zostało wam wręczone, wręczam również cenne trofeum. Wielu policjantów, pewnie prawie 17 tysięcy, który codziennie wychodzi w patrolu, 16 tysięcy patrolować polskie ulice, chciałoby wychodzić z taką znaką najlepszego patrolu w kraju. Noszę ją z dumą, z wielką satysfakcją, ale również z takim uśmiechem. Pokazujcie ją kolegom, że warto być najlepszy. Gratuluję jeszcze. Gratuluję. Gratuluję. Przypomnę, zwycięski patron otrzymał Puchar Przewodni Prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy, złote odznaki, nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych oraz nagrody pieniężne komendanta głównego policji. Pamiątkowe odznaki dla każdego zawodnika finału 23. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku, ufundował przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Proszę panów naczelników Wydziałów Prewencji o wystąpienie do odebrania pamiątkowych odznak dla swoich policjantów. Odznaki te w imieniu pana Grzegorza Nemsa, przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, wręczy wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pan Marian Boguszyński i przewodniczący Związku Szkolnego Szkoły Policji w Słupsku pan podinspektor Robert Stefański. Dziękuję. Teraz ja dla pani trzymania to jest całkiem pokazane, że jednak ta nasza służba się zmienia. Powiedz, które miejsce zaraz. A, szkoda słów. Bardzo zostaw to. Dziękuję.
Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju, turnieju, który już przechodzi do historii, ale finał turnieju tegorocznego. Turniej, jak umówiliśmy się z naczelnikami, będzie dalej kontynuowany i mam nadzieję, że ci z Państwa, którym w tym roku nie udało się zdobyć zaszczytnych, punktowanych miejsc, będą mieli okazję reprezentować swoje garnizony w roku następnym. Gratuluję Państwu wszystkim, dlatego że Wy jesteście finalistami w swoich garnizonach. Jesteście najlepszymi z najlepszych. Samo uczestnictwo już w tym turnieju powinno być dla Was wielkim wyróżnieniem. Ale oczywiście gratuluję zwycięzcom, gratuluję tym, którzy zajęli czołowe miejsca, bo jesteście tymi jeszcze bardziej najlepszymi z najlepszych. Jesteście na samej górze całej tej drabiny. Gratuluję również Waszym przełożonym, natomiast tym policjantom, którzy stoją za Wami, naszym słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, chciałbym przekazać jedno przesłanie, abyście w niedalekiej przyszłości dołączyli do Waszych starszych kolegów, którzy przed Wami stoją i żebyście co najmniej opanowali wiedzę i umiejętności w takim stopniu, w jakim oni zaprezentowali posiadaną przez siebie wiedzę i te umiejętności, które stosują na co dzień, pięknie zaprezentowali na turnieju par patrolowych Patrol Roku. O randze tego turnieju, o tym, że jest to turniej bliski kierownictwu polskiej policji, świadczy chociażby obecność zastępcy komendanta głównego, pana nadinspektora Jana Lacha, który na co dzień właśnie naszą pracę nadzoruje. Panie generale, dziękuję za tą obecność. To wielki dzień dla nas, dla szkoły, ale również myślę, że dla każdego z nas na tym placu, bo nie zawsze możemy gościć generała polskiej policji w tym miejscu. To ogromne wyróżnienie dla nas wszystkich. Gratuluję serdecznie i pozwólcie, że na koniec podziękuję swoim współpracownikom. Podziękuję również wszystkim sędziom, którzy nas wspierali, a są z innych jednostek. Pogratuluję i podziękuję wszystkim tego, że przygotowali to kolejne duże przedsięwzięcie w taki sposób, że ono się bez większych zgrzytów odbyło. Oczywiście to jest ogromna praca moich współpracowników, zarówno pracowników cywilnych, jak i wykładowców, policjantów logistycznych i za to bardzo, bardzo chciałbym im podziękować. Ale tak jak powiedziałem, bez wsparcia naszych kolegów, koleżanek z innych jednostek, którzy wspierali nas jako sędziowie, oczywiście ten turniej by nam się nie udał. I na pewno podziękowania należą się również panu dyrektorowi i jego współpracownikom. Myślę tutaj o panu dyrektorze Biura Prewencji Ruchu Drogowego, panu Minkiewiczu, który też zaszczycił nas swoją obecnością. Też panie dyrektorze, dziękuję za pomoc i za wsparcie. Jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym roku. Prezydent Andrzej Duda nie mógł być dziś obecny tu z Wami, jednak wielokrotnie już dał dowód uznania dla policji i dla policjantów. Turniej policjantów prewencji, jeden z najważniejszych w policji, został objęty honorowym patronatem pana prezydenta, a puchar, który otrzymali najlepsi zawodnicy, został przez niego ufundowany. Drodzy zwycięzcy, weszliście do elitarnej ligi zwycięzców turnieju. Tak się składa, że kilku starszych z poprzednich edycji uczestników także dziś jest z nami. Z Komendy Stołecznej mi najbliższej akurat znam Krzysiek Raczyński, najlepszy patrolowiec 20 lat temu z Józkiem Pruszczyńskim, jakich miałem na Śródmieściu, ale także pan komendant obecnie Rafał, dzisiaj z Katowic, od kilku lat w kadrze kierowniczej. Jesteście w dobrym towarzystwie. To wyzwanie dla Was, ale też szansa, pamiętajcie o tym, tak?
Gratuluję serdecznie wszystkim zwycięzcom. Możecie być z siebie dumni i wasze rodziny powinny być z was dumne. Panie komendancie szkoły w Policji w Słupsku, jestem pod wrażeniem osobistego zaangażowania profesjonalnej kadry szkoły. Gratuluję świetnego turnieju. Panie, panowie, dziękuję. Ideą tego turnieju jest propagowanie wizerunku policji. Wizerunku policjanta. Policjanta sprawnego, skutecznego, potrafiącego wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla odpowiedniego zabezpieczenia interesów, podstawowych interesów ludzi, mieszkańców naszego kraju, jak jest poczucie bezpieczeństwa. Jest również takim instrumentem ten turniej doskonalającym zawodowo. Tutaj możemy sprawdzić naszą wiedzę i umiejętności. Porównać tą wiedzę i umiejętności z wiedzą kolegów. A te umiejętności są niezbędne do właściwej realizacji zadań. Trudnych zadań. Tych podstawowych co prawda, ale trudnych. Trudnych przez to, że nieprzewidywalnych, przez zmieniających się. Podejmowanych wobec różnych osób interwencji, w różnych porach dnia i nocy. Stąd ta trudność. Dlatego jest ważne to przygotowanie, żeby właściwie realizować te zadania. W przygotowaniu, poza tym doskonaleniem zawodowym, bardzo znaczącą rolę odgrywają szkoły policji. Przecież przygotowanie w podstawowych zadaniach policji jest na kursie, jedynym obowiązującym w policji, które przeprowadzają szkoły. Szkoła w Słupsku, tutaj reprezentuje komendant szkołę w Katowicach. To od kadry tych szkół zależy, jak wy będziecie realizować zadania. Zależy bezpieczeństwo policjantów. Bezpieczeństwo ludzi, wobec których podejmujecie interwencje. Chciałem, żeby tutaj w szkole w Słupsku to zdecydowanie wybrzmiało. Jesteście takim ważnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwa. Ważnym elementem w zapewnieniu właściwej realizacji 17 tysięcy interwencji, którą podejmujecie codziennie, który podejmuje 14 tysięcy policjantów patrolowych. Jak doskonale jesteśmy przygotowani, wykazały zabezpieczenia ostatnich wydarzeń. Światowych Dni Młodzieży, wcześniej szczytu NATO w lipcu. Profesjonalizm, zaangażowanie, bezwzględne oddanie służbie zostały dostrzeżone. Dostrzeżone przez wszystkich, jak to tylko jest możliwe. Przez prezydenta Rzeczypospolitej, przez premiera, ministrów naszych, wiele osób z kraju i z zagranicy. Pan komendant główny policji już wielokrotnie to mówił, że otrzymywał podziękowania nie tylko z kraju, ale ze wszystkich stron świata. Za ten profesjonalizm. Ale myślę, że takim największym podziękowaniem były te oklaski. Oklaski mieszkańców. Nieprzemuszane. Od serca. Oklaski skierowane dla policjantów, którzy wracali z ciężkiej służby. Wszyscy to widzieliśmy. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Uzyskaliśmy jako policja tak wiele. Bardzo cię cieszę, panie komendancie, że zgromadził również pan dzisiaj tutaj adeptów sztuki policyjnej, można powiedzieć. Policjantów, którzy już złożyli rotę ślubowania, ale przechodzą ten podstawowy kurs. To wy w przyszłości będziecie filarem nowoczesnej polskiej policji. To wy za chwilę będziecie współodpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Mieszkańców wszystkich powiatów, miast, miasteczek, wsi, bez względu na to, na ich wielkość czy miejsce położenia. To wy będziecie realizować nową ideę policji. Policja bliżej ludzi, policja z ludźmi. I w imieniu komendanta głównego policji, z własnym nadzorującym służby prewencyjne, nakazuję wam, abyście tak realizowali te zadania, z takim zaangażowaniem, żeby te oklaski, które wybrzmiały w Krakowie, brzmiały na cześć policji jeszcze przez wiele, wiele lat.
Gratuluję zwycięstwa. Dzisiaj byliście najlepsi. Gratuluję wszystkim finalistom. Gratuluję również tym, którzy uczestniczyli w eliminacjach. Pokazujecie, że warto być dobrym. Życzę wielu sukcesów w imieniu pana komendanta głównego policji, własnym, zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. Pozwolicie, że również pogratuluję dzisiaj odznaczonym. To jest efekt waszego zaangażowania w służbie. 23. ogólnopolski turniej par patrolowych Patrol Roku uważam za zakończony. Dziękuję bardzo.